A dzisiaj z moimi dwoma pomagierami naprawimy Forda Galaxy. Pierwszą rzeczą, jaką będę naprawiał, to światła stopu. Nie ma ani w jednej lampie, ani w drugiej. Zaraz zobaczę, czy to jest wina może tylko bezpiecznika, czy wiązki. Zaraz się okaże. Pierwszą usterką, jaką miałem naprawić w Fordzie, to niedziałające światła stopu. Światła, jak widać, powróciły. Naciskam teraz pedał hamulca. Światła są. No, przyczyna usterki dość nieoczekiwana, bo po prostu nie było w ogóle bezpiecznika. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale go nie było. Wsadziłem bezpiecznik, wszystko powróciło. Powiem Wam szczerze, trochę mnie to tak jakby wybiło z rytmu, bo obstawiałem, że będzie bezpiecznik spalony albo coś takiego. No i po prostu nie mogłem się doliczyć ich. Dopiero jak przyniosłem sobie autodatę tutaj na komputerze, dopiero jechałem po kolei myszką, no i tutaj już byłem pewny, że schemat powinien być taki, jaki jest, bo tam się konkretnie wybiera silnik, rocznik i tak dalej. Tutaj już miałem podejrzenie, że tutaj ta karteczka, która jest dołączona tutaj do bezpieczników, że po prostu jest, nie wiem, z diesla albo coś takiego, bo to ten samochód jest dwulitrowa benzyna. Jedno w głowy. Teraz kolejna rzecz. Kolejną rzeczą, jaką miałem naprawić w Fordzie, to centralny zamek. I centralny działał tutaj po prostu jak chciał. W sensie, że zamykał tylko drzwi kierowcy i tylną klapę. Resztę drzwi było otwartych. No to tak, zacząłem całą naprawę od tego, że no wiadomo, najpierw sprawdziłem, co się zamyka, co nie zamyka. Kolejną rzeczą, jaką sprawdzałem, to interesowało mnie to, czy ta ikonka od otwarcia drzwi, która nam sygnalizuje, że są drzwi otwarte, czy ona się zapala i gaśnie za każdym razem, jak otwieram i zamykam drzwi. Każde po kolei. Miałem auto zamknięte i każde po kolei drzwi. Otwierałem, zamykałem, patrzyłem na tę ikonkę. Ta ikonka dała mi to, że ona się zapala i gaśnie, że tutaj styczniki, które się znajdują w zamkach, że one po prostu działają. I centralka wie, że mamy otwarte bądź zamknięte drzwi. Tutaj działa wszystko jak trzeba. No gorzej, jakby nie działało, no to wtedy mam podejrzenie, powiedzmy, że dany zamek, tutaj właśnie te styczniki nie działają i dlatego nam wariuje centralny zamek, no bo po prostu na przykład centralka myśli, że mamy non-stop otwarte drzwi albo non-stop zamknięte. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Kolejną rzeczą, jaką robiłem, no to tutaj te przelotki wszystkie pozdejmowałem, no i w jednej z nich znalazłem przerwane przewody. Tutaj je akurat oskurowałem, że to tak nie wyglądało. Ja je połączyłem tak sobie na krótko, żeby zobaczyć, czy wszystko wróci do normy. No i powiedzmy, wróciło, ale też tak nie do końca, bo nie za każdym razem łapały mi te drzwi. I myślę, że po prostu one były zastane. Zwyczajnie, że centralny długo nie działał i te siłowniki, które się tam znajdują w środku, a raczej takie ślimaki, te w centralnym zamku bynajmniej w Volkswagenie, a ten chyba będzie miał tak podobne te zamki, są po prostu taki ślimaczek z elektrycznym silniczkiem. No i po prostu to widocznie się zastało troszeczkę, bo te drzwi właśnie mi nie jarzyły, że tak powiem, za każdym razem. No ale na to prosta sprawa jest, żeby to naprawić. Oczywiście nie za każdym razem to też zadziała, to tak powiedzmy, nie chciało mi się rozbierać tapicerki. No to tutaj, że one są blisko drzwi kierowcy, no to po prostu zamykałem centralnym zamkiem i zwyczajnie tutaj postukałem trochę w blachę. Mniej więcej w tym rejonie się znajduje zamek. No i po prostu raz, drugi, trzeci i to zajarzyło. I powiem Wam teraz, za każdym razem otwiera, zamyka bez żadnego problemu. Próbowałem już, nie wiem, no, ze 30-40 razy. Drzwi się zamykają, wszystko jest w porządku. Także mam nadzieję, że to po prostu tylko zwykłe takie
że tak w cudzysłowie nazwę, zastanie. No i nic, lecimy dalej z usterkami tego Galaxa. Centralny zamek już działa i z pilota, i z kluczyka. Zobaczcie sami. I wszystko się ładnie zaryglowało. Auto zamknięte. Teraz otworzę go z kluczyka. Otwierają się i zamykają. O, tutaj spójrzcie na klamki, że chowają się. Także mogę powiedzieć, że no, naprawiony jest. Teraz zajmę się tylną wycieraczką, bo coś tam też nie działa. Żeby dostać się do silniczka od wycieraczek, trzeba ściągnąć tutaj tapicerkę. A żeby ją ściągnąć, należy odkręcić tutaj cztery śruby. I te śruby znajdują się tak. Pod klapkami, czyli 1, 2. I tutaj mamy dwie śrubki od takiej rączki. Odczepiamy te cztery śruby i po prostu trzeba energicznie pociągnąć do siebie tapicerkę i to wszystko schodzi. Teraz będę sprawdzał, czy tutaj do silniczka dochodzi prąd. Jeśli dochodzi, no to będę tutaj dalej działał silniczkiem. Jeśli nie, no to szukamy, dlaczego nie. Wymontowałem silniczek wycieraczki, bo prąd dochodzi, a wycieraczka nie działa. Podejrzewam, że ta oś jest po prostu zatarta, bo delikatnie czuć, że temperaturę łapie tutaj nasz silniczek. Dlatego mam takie podejrzenie. Spróbuję to zregenerować. A tak wygląda nasz mechanizm w środku. Nic skomplikowanego. Ale powiem Wam, nie naprawię tego. Ta oś stoi tak dęba, tutaj korozja aż rozsadziła ten plastik. No po prostu nie daję rady tego ruszyć. Próbowałem, ale też nie chcę za dużo kombinować, bo jutro muszę oddać to auto. No i byłaby trochę lipa, jakbym coś popsuł. Niestety, no a może niestety, łatwiej będzie po prostu kupić drugie, sprawne, szybciej i pewnie nawet lepiej. Bo w zasadzie nie wiadomo, jak to rozruszam, nie wiadomo, ile to pochodzi. Ale zobaczcie, Ford, a części Volkswagena. Dlatego też mówiłem o zamkach, że są chyba tak samo jak w Volkswagenie, bo właśnie w Galaxy jakoś tak Ford współpracował z Volkswagenem i właśnie niektóre części są zamienne, bo są to bardzo podobne modele. I nawet w Galaxie, chyba w tej jedynce, był silnik z Volkswagena. Nie wiem jak w dwójce, nie interesowałem się tym. Tylko wiem tyle, bo mój kolega ma właśnie diesla w Galaxie, ma z Volkswagena. No ale mniejsza o to. No nic, kolega będzie musiał niestety sobie kupić drugą część. A teraz zajmiemy się szybą, która nie wie czemu sama opada. Podejrzewam, że po prostu wypadła z prowadnic. No ale do tego trzeba rozebrać tutaj całą tą tapicerkę. Tapicerkę już zdjąłem. Tapicerka trzyma się tutaj na dwóch śrubach. Jedna tutaj, druga tutaj. Ale zanim je odkręcimy, musimy ten element ściągnąć. Wyciągamy to. Wtedy, tak jak mówię, odkręcamy śruby. Zdejmujemy kostkę od szyby i reszta to są zatrzaski. Tutaj widzicie, niektóre wyszły, niektóre zostały jeszcze w drzwiach, zaraz je powyciągam. No i tutaj po prostu trzeba to rwać, no nic innego nie wypada. Żeby klamkę uwolnić naszą, trzeba tutaj podważyć, to jest to miejsce, w tym miejscu tutaj leciusieńko podważamy i po prostu wychodzi nam cały ten element do otwierania wewnątrz drzwi. No i to było na tyle. Teraz muszę to powyciągać, gąbkę zdejmę i zobaczymy, co tam widać w środku. A tutaj mamy przyczynę
samoczynnego opuszczania się szyby. Szyba po prostu wyszła tutaj z prowadnicy. Ona powinna siedzieć tutaj. No ale z drugiej strony mamy jeszcze gorzej, bo tą część znalazłem na dnie drzwi. Ta część po prostu wysunęła się jakoś z mocowania i zwyczajnie wyfrunęła na dół. Podejrzewam, że były gdzieś w zimę może przymarznięte szyby i po prostu ktoś chciał opuścić. Szyba nie chciała zejść, no to tutaj silniczek pociągnął wszystko w dół, także aż wyskoczyła po prostu z tej prowadnicy. Trzeba to teraz wsadzić na swoje miejsce, lekko popuścić te śruby. Szybę tutaj w prowadnicę skręcamy, no i mam nadzieję, że będzie chodziło. W mocowaniach szyby, które pokazywałem przed chwilą, brakowało jeszcze tych gum. Jedną taką gumę znalazłem tutaj na dnie w drzwiach, ale powiem Wam, drugiej nie znalazłem. Przeszukałem całe drzwi i nie ma. Zastosowałem po prostu tutaj kawałek gumy, takiej zwykłej, cienkiej. Powiem Wam, fajnie to trzyma, nic się tutaj nie rusza, nie chce wyskoczyć. Ładnie skręciłem do końca te nasze prowadnice, które trzymają to. No, powiem Wam, wszystko działa jak należy. Szyba się opuszcza i podnosi bez żadnego problemu. Także składamy to i szyba naprawiona. Podsumowując, co miałem naprawić, to naprawiłem. No, udało się prawie wszystko, oprócz tego silniczka od wycieraczek, no ale niestety części nie posiadam na dzień dzisiejszy, ale to wystarczy tylko wymienić ten silniczek i będzie wszystko banglało jak trzeba. Rico już znudzony sobie leży tutaj przed autem, przysypia. Ja też idę do domu, także do następnego. Cześć.